Wiecie, to jak się kogoś nie zna, to trzeba zaufać, żeby go zaprosić. My czasami wśród pastorów mamy takie powiedzenie, że byłem w tym kościele dwa razy, pierwszy i ostatni. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj będę miał okazję być z wami i naprawdę cieszę się z zaproszenia, cieszę się z zaufania, a zacznę od takiego stwierdzenia, a w zasadzie od trzech myśli, które są zaczerpnięte z listu apostoła Jakuba. Pierwsza myśl dotyczy tego, co powinniśmy zrobić przed nabożeństwem. Druga myśl dotyczy tego, co powinniśmy zrobić w trakcie nabożeństwa, a trzecia myśl dotyczy tego, co powinniśmy zrobić po nabożeństwie. Apostoł Jakub mówi tak: przeto odrzuciwszy gniew i nadmiar złości. Inaczej mówiąc, dobrze jest przed nabożeństwem oczyścić swoje serca przez wyznanie grzechów. Zgodzicie się? W trakcie nabożeństwa apostoł Jakub mówi o tym, że trzeba przyjąć wszczepione w nas z łagodnością Boże Słowo, które może przemienić nasze życie. Czy dobrze jest podczas nabożeństwa przyjąć Boże Słowo? Wierzycie to? A po nabożeństwie apostoł Jakub mówi: nie bądźcie tylko słuchaczami, ale Słowo Boże zastosujcie. Inaczej mówiąc, mamy oczyszczać nasze serca, przyjmować Słowo i je stosować w naszym życiu, ponieważ wiedza nie równa się zmiana. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi wierzy w to, że wiedza równa się zmiana, ale to nie jest prawda. Dopiero wiedza zastosowana przynosi zmianę, o czym mówi apostoł Jakub. Dlatego dzisiaj, po moim nauczaniu, a może zadam pytanie, kto z was wierzy w to, że chrześcijanin powinien stosować Boże Słowo? Kto z was wierzy, niech podniesie rękę, a kto nie wierzy, niech ręki nie podnosi. Kto z was wierzy, że chrześcijanin powinien zastosować Boże Słowo? Dziękuję, większość widzę wierzy. Dlatego dzisiaj po nabożeństwie, po moim nauczaniu, zadam wam pracę domową, żebyście mogli Słowo Boże zastosować. I teraz drugie pytanie. Kto z was odrobi pracę domową, którą wam zadam, a powiem wam, 20 minut wystarczy na odrobienie. Kto z was odrobi pracę domową, inaczej mówiąc, zastosuje Boże Słowo? Ręce w górę. Słuchajcie, jestem zaskoczony, bo na większości, to jest skazanie, którym się dzielę wszędzie, gdzie jestem. Na większości spotkań, gdy mówię, kto z was chrześcijan wierzy, że trzeba stosować Boże Słowo, wszyscy niemalże skaczą. A gdy mówię, to ja zadam pracę domową, kto odrobi? Pół. A jak już przyjdzie co do czego, po kazaniu, jak mówię, co trzeba zrobić? 1/4. Więc dzisiaj będzie praca domowa. Ja jestem nauczycielem, ja skończyłem taki typowo męski kierunek studiów. Nauczanie początkowe. Także będzie praca domowa, będzie do odrobienia, będziecie mogli zabrać ze sobą, już jest wszystko przygotowane, odrobić. I chcę wam powiedzieć, jeśli to zrobimy, to zmieni nasze życie. Bo tylko wiedza, która jest zastosowana, przynosi zmianę. Tylko Boże Słowo, które jest przyjęte i zastosowane, przynosi w naszym życiu zmianę. Nie wiem jak wy, ale ja lubię przypowieści Pana Jezusa Chrystusa. Lubicie przypowieści? Ja bardzo lubię. Dlatego, że Pan Jezus w obrazowy sposób, wykorzystując zjawiska przyrody, wydarzenia historyczne, jakiegoś innego rodzaju doświadczenia, chce przez przypowieści przekazać głębokie, dotykające i bardzo ważne dla naszego życia prawdy duchowe. I taka będzie ta przypowieść, którą dzisiaj chcę się z wami podzielić. Tę przypowieść Jezus powiedział na wysokości miasta Jerycho. Zbliżał się właśnie do Jerozolimy, to była jego ostatnia podróż do Jerozolimy. Zostało mu 25 kilometrów i chciał uczniom coś przekazać. Czy pamiętacie, o czym rozmawiali uczniowie, gdy Jezus zbliżał się do Jerozolimy? Pamiętacie? Jeśli nie, to wam przypomnę. Ja sobie czasami myślę, że oni musieli być Polakami. Oni rozmawiali o tym, że za chwilę ich mistrz, ich Pan dojdzie do Jerozolimy, obejmie władzę, zasiądzie na tronie, a oni? A oni będą rządzili razem z Nim. Oni już rozdawali stołki. Myśleli sobie, a ja będę panował nad Judeą, a ja będę burmistrzem Jerozolimy i tak dalej, rozmawiali o tym. Wiemy o tym z Pisma Świętego, że oni rozdzielali stanowiska. I w tej historii, w tym momencie Jezus im opowiedział niezwykłą przypowieść, bo chciał zmienić ich sposób myślenia. I posłuchajcie tej przypowieści, Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, wiersze od 11 do 28. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo,
Dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby dowiedzieć się, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry. Przeto, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min. Rzekł do niego, ty także bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś, rzeczę do niego. Na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem, żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Przypowieść ta dla uczniów Jezusa nie była trudna do zrozumienia, ponieważ odnosiła się do znanych im wydarzeń. W tamtym czasie panował król Herod, a następcą tronu miał zostać jego syn Archelaus. Posłuchajcie, co musiało się wydarzyć, żeby tenże Archelaus mógł objąć panowanie. Otóż Archelaus był dziedzicznym następcą tronu, ale żeby objąć władzę, musiał udać się do dalekiego miasta, do Rzymu, do cesarza. Tam cesarz koronował go na króla. Wówczas on wracał do Jerozolimy, zasiadał na tronie i wtedy obejmował panowanie. I tak też się wydarzyło. Tenże Archelaus udał się do dalekiego miasta, czyli do Rzymu, ale za nim udało się około 50 Żydów, którzy powiedzieli cesarzowi, że nie życzą sobie panowania Archelausa nad sobą. Stąd też, gdy Archelaus przyjął koronę, wrócił do Jerozolimy i zasiadł na tronie, pierwszą rzecz, którą zrobił, to kazał zabić tych 50, którzy nie chcieli przyjąć jego panowania. Jezus wykorzystał tę prawdę, to wydarzenie historyczne, a ciekawostką jest to, że pałac tegoż króla Archelausa było właśnie w Jerycho, wykorzystał tę przypowieść, by powiedzieć im o paru ważnych, duchowych wydarzeniach. Chciał im przez tę krótką historię nie tyle opowiedzieć sytuację związaną z tym królem, ale opowiedzieć im pewne duchowe prawdy. I być może po wniebowstąpieniu Jezusa oni dopiero zrozumieli pełnię tego wszystkiego, co im mówił. Jezus wiedział, co czeka go w Jerozolimie. Wcale w Jerozolimie nie czekało go objęcie tronu, ale pojmanie, proces, ukrzyżowanie, 3 dni i 3 noce w grobie, zmartwychwstanie, 40 dni ukazywania się uczniom, w niebo wstąpienie, czyli udanie się do dalekiego kraju. Po co Jezus udał się do nieba? Żeby otrzymać koronę od Ojca. A my żyjemy w tych czasach, kiedy oczekujemy, że co On zrobi? Powróci, zasiądzie na tronie i obejmie panowanie. Jezus, wykorzystując sytuację, która miała miejsce, opowiedział im historię chrześcijaństwa w pigułce. Powiedział im historię chrześcijaństwa w pigułce od momentu jego wniebowstąpienia, zasiadł na tronie, aż przyjdzie tutaj. A Biblia mówi w liście do Efezjan, że Jezus, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, a ludzi obdarzył, pamiętacie? Darami. A ludzi obdarzył darami. Uczymy się więc z tej historii,
że Jezus jest królem, który któregoś dnia powróci i odbędzie sąd nad każdym człowiekiem. Tych, którzy nie przyjęli jego panowania, skaże na śmierć i wyrok zostanie wykonany na jego oczach. To jest prawda ewangeliczna, choć prawda nielubiana. Ale taka jest prawda. Ale zanim on powróci tutaj, każdy ma możliwość uznania jego królem swojego życia, by uniknąć śmierci wiecznej. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, zostaniesz uratowany. Nie poniesiesz śmierci. Proste, klarowne, a jeśli nie, konsekwencja śmierć. Jasne, proste, twarde, ewangeliczne. Jeśli nie uznałeś Jezusa szefem swojego życia, najlepiej zrobić to dzisiaj, zanim staniesz na sądzie. Lecz w tej historii mamy do czynienia jeszcze z jedną grupą ludzi. Ich Jezus nazywa sługami króla. To są ci, którzy uznali panowanie Jezusa. I wiecie, tutaj jest dobra nowina. Lubicie dobre nowiny? To w tym podobieństwie jest dobra nowina. Każdy sługa Jezusa otrzymał po osobistym spotkaniu z Nim część Jego własności. Każdy, posłuchajcie, każdy sługa Jezusa Chrystusa po osobistym spotkaniu z Nim otrzymał część Jego własności. Może to nie jest dużo, ale zawsze coś. Jedna mina. W tamtych czasach to było 100 dniówek. Czyli dzisiaj, licząc średnią krajową, to tak jakby dzisiaj twój szef powiedział tobie, chciałbym powierzyć tobie moje około 11-15 tysięcy złotych. Kto z was by chciał dostać od szefa swojego tak dodatkowo 11 tysięcy złotych? Nie wstydźcie się, każdy by chciał dostać. Wstydzimy się powiedzieć, każdy by chciał dostać. I tak było w tej przypowieści. Każdy dostał jedną minę, to jest jakieś 100 dniówek, czyli około 11 tysięcy, a Pan powracał, powiedział mu tak, obracaj tym, a wiecie, dokładne tłumaczenie mówi tak, zainwestuj to w interesy i rób to aż do mojego powrotu. Słyszycie? Dostajesz coś dodatkowego po spotkaniu ze swoim Panem, a On mówi do ciebie tak, zainwestuj to w interesy i rób to aż do mojego powrotu. Jak myślicie? Czyje Pan, który dawał swoje środki, miał na myśli? Czyje interesy miał na myśli? Czyje? Swoje interesy. Swoje interesy. Drodzy wierzący, ta część historii, ta część tego podobieństwa, to jest historia o mnie i o tobie, ponieważ każdy z nas, kto uznaje się za wierzącego w Jezusa Chrystusa, jest Jego sługą. Każdy z nas, kto jest wierzący w Jezusa Chrystusa, otrzymał od Niego część Jego własności, taką jedną minę, by zainwestował w interesy Bożego Królestwa. A teraz posłuchajcie i zapamiętajcie duchową definicję miny. Co to jest mina? To jest teraz duchowa definicja miny. Mina jest tym wszystkim, co otrzymałem od Boga, a czym mogę Mu oddać chwałę. Jeszcze raz. Mina to jest to wszystko, co otrzymałem od Boga, a czym mogę Mu oddać chwałę. W skrócie mówiąc, mina to jest to wszystko, co mam od Pana Boga, a czym chwałę Jemu oddać mogę. Cóż to takiego może być? Chciałbym wam zaproponować trzy kategorie min. Ja osobiście wierzę, że są trzy kategorie min, które mamy od Pana Boga. Pierwsza kategoria min to są nasze talenty wrodzone. Każdy z nas ma jakiś talent wrodzony. Druga kategoria min to są rzeczy nabyte, często nabyte dzięki temu, że w dobry sposób obracaliśmy talentami wrodzonymi. A trzecia rzecz to są dary duchowe, które otrzymaliśmy po spotkaniu z Jezusem czy po chrzcie w Duchu Świętym. List do Rzymian, list do Efezjan, list do Koryntian wymienia całą listę tych darów. Mamy więc trzy kategorie min, które otrzymujemy dzięki Panu Bogu. To są talenty wrodzone, rzeczy nabyte,
Ja czasami nie wiem jak wy, ale ja spotykam ludzi, którzy mówią, wszystko co mam zrobiłem własnymi rękami. A ja sobie myślę, gdybyś nie miał talentów wrodzonych i gdyby Pan Bóg nie stworzył pewnych okoliczności, to nic byś nie nabył. Więc mamy talenty wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe. Jakie mogą być talenty wrodzone? No niektórzy na przykład mają talent wrodzony, potrafią dobrze liczyć. Ja tego nie rozumiem. Ale są ludzie, którzy mają talent matematyczny. Inni mają talent artystyczny, potrafią pięknie malować. Tego nie rozumiem, ale tacy ludzie są. Moja żona ma talent techniczny. Naprawi hydraulikę, założy gniazdko, przykręci szafę do ściany. Któregoś dnia moja żona przykręca szafkę do ściany, ja trzymałem. Patrzy na mnie i mówi, ty to nawet szafy przykręcić nie potrafisz. Ale ja jej powiedziałem, ale ja ci za to pięknie wiersz zarecytuję. Taki talent wrodzony, bardzo przydatny. Mam taką pamięć. To są rzeczy, talenty wrodzone. Każdy z nas ma rzeczy nabyte. Każdy z nas, widzę, ma ubranie. To jest rzecz nabyta. Myślę, że większość z nas mieszka w jakimś mieszkaniu. To także jest nabyta, rzecz nabyta. Mamy samochody i tak dalej, i tak dalej. I trzecia kategoria min to są dary duchowe. Języki, proroctwo, dar czynienia cudów i tak dalej. Znacie to wszystko. Ale ta historia mówi jeszcze jedną ważną prawdę. Mówi prawdę, że każdy z nas, każdy bez wyjątku, stanie któregoś dnia przed sądem Chrystusowym, by zdać sprawę ze sposobów zainwestowania Bożej miny i efektów, jakie ta inwestycja Bożą własnością przyniosła. Słyszycie? Biblia mówi o tym wyraźnie, że przyjdzie dzień, kiedy każdy z nas stanie przed Panem Bogiem, by zdać sprawę ze sposobów zainwestowania miny i efektów, jakie ta inwestycja przyniosła. Biblia mówi o tym wyraźnie. Stary przekład używa pięknego staropolskiego słowa. Każdy zda sprawę ze swojego szafarstwa. Inaczej mówiąc, każdy z nas pewnego dnia zda sprawę ze swojego sposobu zarządzania tym, co od Boga otrzymał. Dlaczego tak? Dlaczego rozliczenie? Wiecie, wielu ludzi nie lubi rozliczenia. A już w Kościele nie lubimy rozliczenia zwłaszcza. Ja jestem tutaj wolontariuszem. Nie będziesz mnie rozliczał. A dlaczego Pan chce nas rozliczać? Dlatego, że nas traktuje odpowiedzialnie. Jako odpowiedzialne, rozumne istoty. Potrafiące zdać sprawę ze swojego postępowania w myśl zasady. Każdemu, komu wiele powierzono od tego, wiele wymagać się będzie. I w końcu z tego podobieństwa dowiadujemy się, że dobre inwestycje Bożą własnością będą nagrodzone. To jest ta część tego podobieństwa, którą ja strasznie lubię. Lubicie nagrody? Dobre inwestycje będą nagrodzone, mówi o tym to podobieństwo. Jeszcze raz zobaczcie, o czym oni dyskutowali w drodze do Jerozolimy. Dyskutowali o tym, że będą panować nad miastami, nad ludźmi i tak dalej, razem ze swoim Panem. I o tym panowaniu jest ta przypowieść. Ten, kto 10-krotnie powiększył dorobek władcy, objął panowanie nad 10 miastami, a ten, kto 5-krotnie nad 5. Wiecie, to jest Boża hojność. Dostałeś 11 tysięcy, zrobiłeś z nich 110 tysięcy, a Pan mówi, daję tobie panowanie nad 10 miastami typu Ustroń. Co jest bardziej cenne, 110 tysięcy czy 10 miast wielkości Ustroń? Oczywiście, że 10 miast. Bóg jest hojnym Bogiem. On dzieli się z nami swoją własnością. On nie daje nam 10% z tego, co my dla Niego zarobimy. On daje nam wielokrotność tego, co dzięki Jego łasce udało nam się osiągnąć. To jest niesamowita hojność Boża. On daje nam daleko więcej ponad nasze marzenia i pragnienia. Dlatego dzisiaj warto sobie zadać pytanie, czym mierzone jest pomnażanie min? Czym mierzone jest pomnażanie min? Chciałbym wam dzisiaj zaproponować 4 mierniki dotyczące pomnażania min. Miernik pierwszy.
Jak wielu ludzi usłyszało o Jezusie dzięki temu, że wykorzystałem moje talenty wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe? Myślicie, że to jest ważny miernik? Drugi miernik. Jak ja sam wzrosłem duchowo, używając moich talentów wrodzonych, rzeczy nabytych i darów duchowych? Czy mój wzrost osobisty to dobry miernik? Oczywiście, że tak. Po trzecie, jak dzięki mnie wzrósł duchowo mój Kościół? Dzięki temu, że wykorzystałem moje talenty wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe. I czwarty miernik. Jak zmieniło się życie ludzi biednych, chorych, słabych, w potrzebie? Dzięki temu, że wykorzystałem moje talenty wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe. Wiecie, to są, według mnie, to są mierniki, którymi posługuje się Boże Królestwo. Zadaj sobie więc dzisiaj pytanie. Kiedy ostatnio użyczyłem mieszkania, by ktoś dowiedział się o Jezusie? Fantastyczną macie inicjatywę. Otwarte domy. A może właśnie warto tworzyć tę rzecz nabytą, którą jest twój dom? Kiedy użyczyłem miejsca w samochodzie, by przywieźć kogoś do kościoła? Kiedy odwiedziłem chorego? Kiedy wsparłem biednego? A co z dziesięciną? Pamiętacie duchową definicję miny? Mina jest tym wszystkim, co mam od Boga, a czym mogę mu oddać chwałę. Ale zobaczcie, mamy tu jeszcze jednego bohatera w tym podobieństwie. On także otrzymał minę i także otrzymał polecenie: zainwestuj to w Królestwo Boże. I pamiętacie, co on zrobił? Nie docenił Bożego daru. Miał go za nic. Owinął go w kawałek szmaty. Nawet nie schował w sejfie. Wyjął z kieszeni swoją zasmarkaną chusteczkę, włożył minę, złożył, tam się skleiło, włożył do kieszeni i na koniec, gdy Pan wrócił, oddał mu. Co mówiąc? Mówiąc tak. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem złym. Zbierasz tego, czego nie siałeś i zabierasz tego, co nie położyłeś. Słyszycie, jaki miał obraz Pana? Że Pan to jest ktoś, kto zbiera to, czego nie posiał. Wiecie, ja ludzi, którzy zbierają to, czego nie posiali, nazywam wykorzystywaczami. A czy nasz Pan jest wykorzystywaczem? Proszę? A jak nazywamy człowieka, który bierze coś, czego nie położył? Proszę? Nasz Pan jest złodziejem? Nasz Pan zasiał miłość, więc ma prawo do naszej miłości. Złożył swoje życie, więc ma prawo do naszego życia. Nieznajomość Boga, nieznajomość tego, kim On naprawdę jest, sprawiło to, że człowiek nie był w stanie wykorzystać talentów wrodzonych, rzeczy nabytych i darów duchowych, które otrzymał od Pana. On mienił się sługą, a niczego nie zrobił. Jaki był efekt jego postawy? Zobaczcie, on został osądzony na podstawie swoich słów, bo słowa płyną z głębi naszego serca. A jaki efekt to przyniosło w jego życiu? Pozbawienie obdarowania i nagrody oraz otrzymał tytuł złego sługi. Kto z was chciałby na zakończenie swojego życia, gdy stanie przed Chrystusem, zostać pozbawiony obdarowania, pozbawiony nagrody i otrzymać tytuł złego sługi? Znacie takie powiedzenie: mina mu zrzedła? Być może z tej przypowieści to się wzięło. Czy stracił zbawienie? Ta historia o tym tego nie mówi, ale na pewno stracił minę i stracił nagrodę. Ktoś powiedział tak: prawo do nieba otrzymujemy wyłącznie z łaski, ale stopnie chwały w niebie będą wprost proporcjonalne do naszych uczynków. Ktoś inny wyraził to tak: istnieją stopnie chwały w niebie. Każde naczynie w niebie będzie równie pełne, ale nie każde będzie równie wielkie. Stopnie chwały zostaną przyznane według stopni przydatności tu na ziemi. Co dzisiaj możesz zrobić? I teraz przejdziemy do zastosowania. Do tej pracy domowej, o której mówiłem nam. Do pracy domowej, która może zmienić życie każdego z nas.
naprawdę mocno zmienić. Zrób spis swoich min. W modlitwie wypisz te rzeczy, które są twoimi wrodzonymi talentami. Zrób spis tego, co nabyłeś. I zrób spis tego, co otrzymałeś jako duchowe wyposażenie po nawróceniu. I zapisz, jak każdą z tych rzeczy możesz użyć w czterech kategoriach. Po pierwsze, powiedzenie ludziom Ewangelii o Chrystusie. Po drugie, jak możesz to użyć dla swojego duchowego wzrostu. I po trzecie, jak możesz to użyć dla duchowego wzrostu swojego Kościoła. I po czwarte, jak możesz to użyć dla pomocy ludziom, którzy są w potrzebie. Mamy specjalną kartkę przygotowaną, taką tabelę, gdzie będziecie mogli to wpisać. One, zdaje się, będą na końcu sali. Prosta rzecz. Poświęcisz na to 20 minut i zobaczysz, czym cię Bóg obdarował i zobaczysz, jak będziesz mógł to wykorzystać. A jak to wykorzystasz, to Bóg będzie miał chwałę, ty doświadczysz spełnionego życia, ludzie doświadczą dobrej nowiny o Jezusie, a ty otrzymasz tytuł dobrego i wiernego sługi. Zrób to i przynieś to na nabożeństwo za tydzień i przekaż pastorowi, przekaż liderom, byście mogli na ten temat porozmawiać. Niektórzy z nas, ja zdaję sobie sprawę, że są chrześcijanie, którzy mówią, ja naprawdę nie wiem, jakie ja mam talenty, jakie ja mam obdarowania. To tak jak Jezus mówił w tej historii. Jak nie wiesz, jak masz użyć swoje obdarowania, albo nawet nie jesteś ich świadomy, idź do bankierów, czyli do swoich liderów, którzy ci pomogą odkryć twoje dary i talenty i powiedzą ci, pomogą ci, jak je użyć. Ale nie trzymaj ich w zasmarkanej chusteczce, bo nie po to Pan ci je dał. Prosta praca domowa. Kazanie krótkie. Ja już naprawdę ląduję. Ale jeśli je zastosujemy, to przyjdzie zmiana ogromna do naszego osobistego życia, przyjdzie zmiana ogromna do tego kościoła i przyjdzie ogromna zmiana do tego miasta i miejsc, w których mieszkamy. Ponieważ wykorzystamy to, co Bóg w swojej łasce, czym Bóg w swojej łasce nas obdarzył, po to, żeby ludzie usłyszeli o Jezusie, po to, żeby samemu wzmocnić się duchowo, po to, żeby duchowo wzmocnił się nasz Kościół i po to, żeby ludzie wokół nas, wierzący czy niewierzący, chrześcijanie, muzułmanie, buddyści, nie ma znaczenia, doświadczyli Bożej miłości przez nasze życie. A przecież o to chodzi. I pozwólcie, że zakończę historią, którą kiedyś usłyszałem u nas w kościele. Przyjechał pastor, był ze Stanów Zjednoczonych, opowiedział historię. Ja nigdy nie sprawdziłem, czy ona jest prawdziwa. On mi opowiedział, że to było jego przeżycie. Mój przyjaciel z Polski, pastor, który jest historykiem, potwierdził mi tę historię. Posłuchajcie. To będzie mocna lekcja. Ten mój znajomy pastor, zanim przyjechał do nas do kościoła, opowiadał, że był w Anglii. I przed nabożeństwem poszedł pospacerować po miasteczku. Chciał je zobaczyć, jak ono wygląda. I spacerując po miasteczku, trafił na cmentarz. Wszedł na ten cmentarz i ku jego zaskoczeniu zobaczył dużą ilość takich samych grobów, a data śmierci ludzi, którzy w tych grobach spoczywali, była mniej więcej około pół roku po II wojnie światowej i ci ludzie zmarli w ciągu trzech następujących po siebie dniach. Był zaskoczony. Masę grobów, pół roku po wojnie i w ciągu trzech następujących po sobie dniach. Więc udał się do pastora tego kościoła, który opiekował się tym cmentarzem i zapytał go, co to jest? Czyje to są groby? I wtedy pastor opowiedział mu taką historię. Posłuchajcie ją uważnie. Powiedział, to są groby żołnierzy kanadyjskich, którzy w trakcie II wojny światowej w Kanadzie byli przygotowywani po to, by wyzwalać ludzi, których wróg nieprawnie trzymał w niewoli i odbijać ziemię, którą wróg nieprawnie zajął. Cała inwestycja w Kanadzie w stosunku do tych żołnierzy właśnie na tym polegała, by wyposażyć ich do tego, by wyrywali wrogowi ludzi, których on nieprawnie trzymał w niewoli i by odbijali te tereny, które on nieprawnie zajął. Czy widzicie jakąś duchową analogię do naszego życia? Naszą rolą jest odbijanie z niewoli ludzi, których wróg nieprawnie trzyma i odzyskiwanie tych terytoriów,
które on nieprawnie zajął. Zgoda? Tak? Nasze nabożeństwa, wszystko co robimy, to jest wyposażanie nas do tego. Więc ci żołnierze byli tak trenowani. Później przerzucono ich do Anglii, żeby byli bliżej Europy, by w tych warunkach jeszcze europejskich jeszcze bardziej ich wyposażyć, jeszcze bardziej ich przygotować. Po co? By przerzucić ich do Europy, by wyzwalali ludzi z ręki wroga, których on nieprawnie trzymał, i wyzwalać terytorium, które on nieprawnie zajął. I gdy byli tak wyposażani i trenowani, przyszła informacja, 8 maja 45 rok. Koniec wojny. Dobra nowina? Dobra nowina. Ale przyszła druga nowina. Druga nowina przyszła taka, że statek, który z powrotem zabierze ich do Kanady, przypłynie za 9 miesięcy. Jak mówiłem, ja nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa, nie miałem okazji jej sprawdzić. Usłyszałem ją, ktoś mi ją potwierdził. Wiecie, co się stało? Po 6 miesiącach ludzie, którzy byli przygotowywani, wyposażani do tego, żeby odbijać ludzi z ręki wroga, a nie robili tego, i byli wyposażani do tego, żeby odbijać terytorium, które wróg nieprawnie zajął, a nie robili tego, wiecie, co zaczęli robić? Strzelać do siebie nawzajem. Podobno w ciągu 3 dni wystrzelało się 300 żołnierzy. Kościele drogi, jeśli nie robisz to, do czego zostałeś powołany, będziesz strzelał do innych wierzących. Dzisiaj kościoły są wypełnione leniami, którzy nic nie robią, a strzelają do innych wierzących. Po czym poznać lenia w kościele? Ciągle krytykuje, nic nie robi i tylko strzela do innych, a najczęściej do tych, którzy chcą zmiany i chcą coś robić. I jeśli nie wykorzystasz tego, co Bóg ci obdarzył, talentów wrodzonych, rzeczy nabytych i darów duchowych, będziesz strzelał do innych. Takie jest prawo duchowe. Chcesz tego? Chcesz, żeby z twojej ręki ginęli inni chrześcijanie? To bądź tylko słuchaczem słowa, a za chwilę będziesz strzelcem, snajperem, strzelającym do tych, którzy, z którymi powinieneś razem służyć Bogu. Mocna historia. I mam nadzieję, że zostanie do końca waszego życia, bo w moim sercu jest głęboko. Podekscytowałem się, ale już wracam do normy. I jeszcze jedna historia. Któregoś razu do kościoła, który prowadziłem, przyjechał pastor z Finlandii. Nie znałem go w ogóle, tak jakby mnie nie znacie. I kolega z kościoła mówi do mnie, słuchaj, to mój kolega, ten człowiek to jest moim kolegą, w czym mógłby powiedzieć u nas kazanie. Ja zawsze wolę sprawdzić, z kim mam do czynienia, no ale kolega powiedział, słuchaj, zaproś. No, mówię, no dobra, niech będzie. Zaczęło się nabożeństwo, potem on wyszedł na kazanie, ja siedziałem w pierwszym rzędzie, a on zadał ludziom pytanie. Kto z was chce wiedzieć, do czego Bóg was w kościele powołuje, niech podniesie rękę. Prawie cała sala podniosła. Mówi, dużo rąk na sali. No to teraz mówi, powiem wam, jak najłatwiej odkryć to, do czego Bóg was w kościele powołuje. Niech podniosą teraz ręce ci, którzy wiedzą, co niewłaściwe, jakie rzeczy niewłaściwe są w tym kościele. Niech podniosą ręce do góry. Siedziałem w pierwszym rzędzie i już żałowałem, że go zaprosiłem. Myślę sobie, niech to się już wszystko skończy. A on mówi, widzę wiele rąk. Marzyłem, żeby to się skończyło. Ale potem on zadał drugie pytanie. Pierwsze brzmiało, kto z was wie, co jest niewłaściwe w tym kościele? A drugie brzmiało, kto z was wie, jak powinno wyglądać, żeby było dobrze? Niech podniesie rękę. I mówi, no dużo rąk, ale już trochę mniej. To teraz poproszę, po trzecie, żeby podnieśli ręce ci, którzy wiedzą, co jest niewłaściwe w tym kościele, wiedzą, jak powinno wyglądać dobrze i wiedzą, co zrobić, żeby stało się dobrze. Niech podniosą rękę. I mówi, o, już zdecydowanie mniej rąk. A potem powiedział tak, a teraz po czwarte. Niech podniosą ręce ci, którzy wiedzą, co jest złe, niewłaściwe, ci, którzy wiedzą, co jest właściwe, jak powinno wyglądać właściwie, ci, którzy wiedzą, co zrobić i którzy to zrobią. Widzę kilka rąk, powiedział. To pozostali niech się zamkną, a to jest wasze powołanie dla waszego kościoła. Amen.